Cześć dziewczyny, witamy was w kolejnym odcinku Kobiety na supy. Chyba najbardziej wyczekiwany. Tak nam się właśnie wydaje. Mianowicie poruszymy temat letnich ubrań na sup. Będą to nasze ulubione ubrania, niekoniecznie dedykowane na sup, ale świetnie się po prostu na nim sprawdzają. Także nasze polecajki dzisiaj lecą do was. Usystematyzujmy sobie ten nasz ubiór. Zaczniemy od tego, co dzieje się na stopach. Musimy mieć po prostu buty do wody, które będą nam pomocne w supowaniu. Takim naszym odkryciem tegorocznym są buty marki Native i model jest Jefferson. Nie dość, że są designerskie. Co lubimy? To dodatkowo po prostu świetnie się sprawdzają w różnych sytuacjach, gdzie musimy przejść, przenieść sprzęt lub po prostu po zakończeniu od razu możemy lecieć na parking z dechą. Tak, są to buty, które można tak naprawdę nosić również na co dzień. Przechodzimy wyżej, czyli do board shirtów różnego rodzaju. Omówimy sobie takie krótkie spodenki, typowo letnie. Tak na dobrą sprawę można nawet pływać w spodenkach jeansowych. Wcale nie musimy mieć jakiegoś super sportowego kroju takich spodenek. Ważne, żeby nie krępowały naszych ruchów i żeby nam było wygodnie. Idealnym rozwiązaniem są spodenki z szybko schnących, takich technicznych materiałów. Tutaj jest przykład spodenek z marki Waikane. One są takie fajne, luźniejsze, ale naprawdę kroje są przeróżne. Wystarczy poszperać. Dla tych dziewczyn, które nie lubią luźnych krojów, proponujemy wybrać bikery w różnych modelach. Wysoki stan, krótki stan, różnorodność kolorów, szybko schnące, więc idealne na wodę. Na chłodniejsze dni lub dłuższe wyprawy wybieramy leginsy, długie lub trzyczwarte. Bardzo lubimy polskie marki i tutaj mamy jedną z nich, Tuskin. Oferują gładkie, jak i również bardziej kolorowe wzory. A jeśli nadal chcecie długo, ale nie obciśle, to fajnym rozwiązaniem są spodnie z szybko schnącego materiału i zazwyczaj znajdziecie je na dziale dla biegaczek. Jeśli chodzi o długi rękaw tutaj na górze, to jedną z opcji są lajkry. I tutaj też znajdziemy bardziej obcisłe kroje, jak również takie luźniejsze. Tutaj wszystko zależy od tego, w czym dobrze się będziemy po prostu czuły. Jakość takich koszulek jest naprawdę bardzo różna. Musimy na to zwrócić uwagę i dobrać sobie to, czym nam będzie najlepiej. Drugą opcją, którą osobiście bardzo lubię, są to koszulki techniczne, na przykład rowerowe lub dla biegaczy. Polska marka Runo dla mnie idealnie się sprawdza na takich gorących, supowych wyprawach. W gorące dni, kiedy zrzucamy wszystko, Dominika, prawie wszystko, mamy możliwość wyboru stroju kąpielowego. No, o tych klasykach nie będziemy mówić, jednoczęściowy bikini, tutaj naprawdę jest szeroka gama i wybór. Ale warto wspomnieć o strojach dedykowanych do sportów wodnych. I dla kobiet, które wodę kochają. Jak na przykład marka Neverboard. Tutaj jest materiał, który po prostu ma taki dodatkowy filtr UV. Oraz długi rękaw pozwala nam chronić ramiona, barki przed spaleniem się na słońcu. No i nie trzeba mówić, że piękny design. Of course. Kobiety plus size. Nie martwcie się, dla was też jest oferta na tym rynku od polskiej marki Ice Wolf. Znajdziecie tam szeroką gamę strojów kąpielowych różnego rodzaju. Na dłuższe sub wyprawy obydwie zawsze zabieramy bluzę. I nam świetnie się sprawdza piankowy model od marki także polskiej Waikane Vibe. Gdy pogoda nas zaskakuje, my nadal jesteśmy przygotowane. Bo deszcz czy nie deszcz, my na wodę wchodzimy i supujemy. Wówczas przydają nam się kurtki przeciwdeszczowe. No i takie fajne designerskie ma również Rest Factory. Oczywiście latem nie możemy zapomnieć o nakryciu głowy. Czapki, chustki, kapelusze, wszystko byleby nas chroniło przed słońcem. Na tym kończymy nasz odcinek o ciuchach. Będziemy zbierać dla was kolejne polecajki, a bliżej jesieni razem z Dominiką nagramy odcinek o supciuchach. Na jesień.